STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Sławomir Kopczewski, dyrektor Akademii Piłkarskiej Jagiellonii, prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, ale także w przeszłości jeden z bramkarzy Jagiellonii Białystok i można chyba tak powiedzieć szatniowy współkompan Mirosława Sowińskiego. Jakie było twoje pierwsze spotkanie z panem Mirosławem? Wiadomo, że wchodziłeś do szatni jako młody, nieopierzony zawodnik, natomiast on już wtedy miał chyba status legendy. Rzeczywiście, ja miałem tą niewątpliwą przyjemność, bo dla mnie to była przyjemność i wyróżnienie, że mogłem dzielić szatnię z takimi zawodnikami jak świętej pamięci Mirek Sowiński. Na temat Mirka mogę wypowiadać się tylko i wyłącznie w samych superlatywach, zarówno jako bramkarza, bo dla mnie to był bramkarz przez duże B, ale też jako człowieka. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze kompetentny, merytoryczny człowiek, który też z nim miałem bardzo dobry kontakt. Wspomniałeś tutaj, że był osobą uśmiechniętą, kompetentną. Wiadomo, że lata 80., jeżeli chodzi o tak zwane prawo szatniowe, rządziły się swoimi prawami. Jak wyglądały twoje relacje? Wiadomo, że on był już, można powiedzieć, weteranem, starszym zawodnikiem. Ty wchodziłeś jako młody. Dzisiaj wydaje się, ci młodzi mają więcej do powiedzenia. Wtedy chyba niekoniecznie tak było. Tu przede wszystkim nie ma co porównywać szatni, która była kiedyś, do szatni, która jest w tej chwili. Ja pamiętam swoje pierwsze wejście do szatni Jagiellonii, w której tacy zawodnicy jak właśnie Mirek Sowiński, Antoni Cylwik, Jarek Bartnowski czy pozostali zawodnicy. To było zupełnie coś nowego. Człowiek wchodził i na dobrą sprawę nie wiedział, co ma powiedzieć, czy cześć, czy dzień dobry. Mnie nauczono, że jak się wchodzi do starszych zawodników, no to też jednak dzień dobry. Szacunek jest potrzebny, szacunek jest wymagany i też nauczono mnie tego, żeby ten szacunek okazywać. Natomiast bardzo szybko gdzieś tam tutaj Mirek wziął mnie pod swoje skrzydła i nie było na proszę pana, tylko było Mirek. Trenowaliśmy razem, wiadomo, że były inne czasy. Nie było trenera bramkarzy. Większość zajęć była prowadzona przez trenera Tadeusza Gaszyńskiego, który razem z nami tutaj współpracował i był odpowiedzialny za to w sztabie. Natomiast tak jak mówię, Mirek Sowiński, autorytet, wielka postać w szatni, wielka postać na boisku. Teraz jeżeli patrzymy i porównujemy szatnię starą z obecną szatnią, wydaje mi się, że ci młodzi zawodnicy troszeczkę mniej tego szacunku okazują, mają troszeczkę łatwiej. Kiedyś wejść w kontakt ze starszymi zawodnikami, zaskarbić sobie ich sympatię, szacunek, to też było coś. W tej chwili ci młodzi mają łatwiej, ale też mają mniej skrupułów. Kiedyś nas wychowywano zupełnie inaczej. Osoby, które znały pana Mirosława, wszyscy zgodnie podkreślają, że widać był w nim ten śląski charakter. Mimo, że przyjechał tutaj na Podlasie do Białegostoku i w zasadzie już do końca życia był związany z Białymstokiem, osiedlił się, założył rodzinę itd., itd. Natomiast wiele osób podkreśla, że ten jego śląski charakter wielokrotnie dawał o sobie znać. Jeżeli patrzymy przez pryzmat boiska, tego co robił Mirek na treningach i w meczach ligowych, na pewno możemy powiedzieć jedną rzecz i tutaj wszyscy się chyba ze mną zgodzą. To był tytan pracy. U niego nie było półśrodków. Mirek jak wychodził na trening zawsze pracował 100% zaangażowany, zawsze dawał z siebie wszystko i zawsze można było na niego liczyć. Ilość sezonów spędzonych przede wszystkim przez Mirka w Jagiellonii Białystok świadczyła też o tym, że był bramkarzem nie do zastąpienia. Tu pojawiały się różne postacie. Bardzo długo przecież rezerwowym bramkarzem był Lucjan Trudnos, któremu Mirek w naszym slangu piłkarskim nie dał możliwości powąchania boiska, dlatego że był dużo lepszy. Był też Stasiek Karwat, był Andrzej Heller. Byli zawodnicy, którzy próbowali gdzieś tam się przebijać, ale niestety żadnemu z nich to się nie udało. Dlaczego? Dlatego, że postacią i bramkarzem numer jeden cały czas był Mirek Sowiński. Wchodziłeś jako 18-latek. Dla ciebie Mirek Sowiński był autorytetem niewątpliwie, jakimś być może nawet idolem. Przynajmniej na skalę lokalną. Jak go odebrałeś wchodząc do szatni, zważywszy na fakt, że wtedy był chociażby powoływany, co prawda sporadycznie, ale jednak do drugiej reprezentacji Polski? Ja tak jak powiedziałem na samym początku, miałem przyjemność dzielenia szatni razem z Mirkiem Sowińskim, dlatego że to był przede wszystkim bardzo dobry bramkarz. Bramkarz, który dawał jakość, który pomagał wybitnie zespołowi, a ilość lat, które spędził w Jagiellonii i w bramce naszego klubu, mówi sama za siebie. Tutaj bardzo ciężko było się przebić wielu bramkarzom, którzy też przewijali się przez nasz klub. Stanisław Karwat, znana postać, który bronił zarówno w Motorze Lublin, pojechał później za granicę, ale w Jagiellonii miał ciężko. Miał ciężko dlatego, że był Mirek. Lucjan Trudnos, który przez większość
okresu spędzonego w Jagiellonii był tylko i wyłącznie rezerwowym bramkarzem. Andrzej Heller, wszyscy ci zawodnicy mieli epizody, nie wskoczyli na długo do tej bramki. Tak jak powiedziałem, bo jakość w bramce dawał Mirek Sowiński. Mirek był przedstawicielem tej starej szkoły bramkarskiej, która przede wszystkim uczyła łapać. Tutaj to był charakterystyczny taki pogląd na to wszystko, co się dzieje w bramce. Mirek łapał. Był bardzo pewną postacią tej drużyny. Dawał stabilność, dawał jakość i wszyscy wiedzieli, że z tyłu zawsze na Mirka można liczyć. Jak twoim zdaniem właśnie fakt, że ta nasza defensywa, szczególnie w tych pierwszych dwóch sezonach spędzonych w pierwszej lidze, była dosyć pewna. Tam wiadomo, wszyscy mówią dzisiaj o Lisowskim, o Kuleszy. Ale na ile tę ich pewność budował fakt, że mieli za sobą właśnie Sowińskiego? Mówiąc o formacji defensywnej, to możemy też powiedzieć, że to była też stabilna formacja, bo kapitan zespołu Antoni Cylwik z lewej strony, Mariusz Lisowski i Andrzej Kulesza, dwójka środkowych, bardzo dobrych środkowych obrońców, i z prawej strony Jarek Bartnowski. To się w zasadzie nie zmieniało. Przez wiele lat funkcjonowało na tym poziomie i ta czwórka też wiedziała, że z tyłu za sobą ma Mirka Sowińskiego w bramce. Jeżeli im coś się nie udało, zawsze mogli liczyć na to, że jest jeszcze Mirek, który jest ostoją naszej defensywy, który też pomoże, a Mirek pomagał. Tutaj wszyscy mogą potwierdzić, że Mirek pomagał, bo tą jakość dawał. Wspominasz go jako osobę uśmiechniętą, dowcipną, natomiast jak się ogląda nawet archiwalne wideo, archiwalne zdjęcia, można dziś wrażenie, to był człowiek o jednym wyrazie twarzy. Znaczy ja miałem kontakt z nim też zupełnie inny, bo myśmy wiele czasu, ja wprawdzie krótko z nim trenowałem, ale wiele czasu spędzaliśmy razem. Wszystkie rozgrzewki, wszystkie treningi indywidualne. Znałem Mirka z innej strony. To był człowiek na pewno bardzo pogodny, bardzo spokojny, ale też stanowczy. Wiedział, po co wychodzi na boisko, wiedział, czego wymaga od trenerów, czego wymaga od treningu i zawsze dawał z siebie wszystko. Jak to było ze sprzętami? Bo słyszałem, jak kiedyś opowiadałeś, że dzielił się z tobą, jak miał jakieś sprzęty, to generalnie chętnie ci oddawał, coś tam ci przekazywał. Jak ty to odbierałeś? No bo z jednej strony twój idol, twoja legenda, z drugiej strony no, przekazuje ci swoje sprzęty. Znaczy ja miałem bardzo dobry kontakt z Mirkiem, nie wiem, mogę chyba też tak powiedzieć, że troszeczkę mnie lubił. Nawet jak odchodziłem na studia z Jagiellonii na Akademię Wychowania Fizycznego, gdzie też bawiłem się w piłkę na poziomie trzeciej ligi, to bardzo długo miałem sprzęt, w którym Mirek bronił w ekstraklasie. Zielona koszulka, czarne spodenki, białe skarpety. To był też charakterystyczny sprzęt, w którym zawsze Mirka żeśmy widzieli. I dostałem to w prezencie. Byłem z tego bardzo zadowolony, byłem z tego dumny. No bo też, ja tak jak powiedziałem, ja się bawiłem w piłkę, Mirek w tą piłkę grał. Mirek był panem piłkarzem. Wszyscy wiemy, że na boisku, jak to się mówi, był kotem. Świetnym bramkarzem, świetnym zawodnikiem. Ślązakiem, który zżył się bardzo mocno z Białymstokiem. A jaką osobą był prywatnie? Co lubił? Może nie, może razem jeździliście na ryby, na wędki. Mówi się czasami, że słyszałem jakieś taką opinię, że bramkarz to jest taki trochę sport indywidualny, bo wiadomo, że na boisku ci pozostali sobie biegają, a bramkarz ma oddzielną rozgrzewkę, często dużą część treningu samotnie i to samo jest później na boisku, gdzie on sam musi też zadbać o siebie, bo na przykład nie ma 2-3 piłki do wybronienia. Myślę, że to akurat pytanie nie do mnie, bo ja nie byłem aż tak blisko. Trenowaliśmy w zasadzie razem. Natomiast kontakt pozaboiskowy ze względu na różnicę wieku, która nas dzieliła, był troszeczkę inny. Tutaj pytanie bardziej do zawodników starszych, którzy rzeczywiście tą atmosferę i ten kontakt mieli. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że Mirek był przede wszystkim bardzo spokojnym człowiekiem. Bardzo ciężko było go wyprowadzić z równowagi. Stanowczy, spokojny, stabilny emocjonalnie i ta jakość, którą dawał w bramce, wynikała też z tego spokoju, który do końca potrafił zachować w wielu sytuacjach na boisku dla zespołu bardzo trudnych. Wspominałeś, że był tytanem pracy, który się zupełnie nie oszczędzał, po prostu był w stanie się sam zajechać na treningu. Jak ty jako młody zawodnik patrzyłeś na to z boku, czy na przykład, nie wiem, jeżeli on widział, że ktoś tam, nie wiem, sobie troszeczkę odpuszcza, wkurzał się na tego gościa, czy po prostu patrzył na niego i myślał sobie, dobra Leszczu, ja i tak będę bronił. Nie, tutaj akurat jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to możemy powiedzieć jedno. Mirek nigdy nie oglądał się na nikogo, zawsze patrzył na siebie i był przekonany, że on jest w stanie temu zespołowi pomóc. Natomiast reszta miała problem. Problemem było to, żeby pokazać, że ktoś jest lepszy od niego. Nikomu się to nie udało. Później przez wiele lat związany z Jagiellonią jeszcze jako szkoleniowiec, jeszcze jako trener. No właśnie, można powiedzieć taka jedna z tych absolutnych legend Jagiellonii Białystok, można powiedzieć obok, nie wiem,
Jarka Bartnowskiego, Antka Sylwika, czy obecnie Rafała Grzyba. Jak żeście zareagowali na informację jego śmierci? No przede wszystkim śmierć przyszła niespodziewanie, bo tego się chyba nikt nie spodziewał, że taka sytuacja może spotkać Mirka. Wiele osób gdzieś tam bagatelizowało to wszystko. Mirek chyba też zbagatelizował problem, który go dotknął. Bo tak jak powiedziałem, to zaskoczyło wszystkich, Mirka na pewno też. Drobny jakiś uraz, niedrożność żył, z tego co pamiętam, i informacja, która przeszła przez nas jak zimny pot, zimne ciarki. Człowiek legenda, człowiek zasłużony dla Jagiellonii, człowiek zasłużony dla Białegostoku. Jagiellonia była kojarzona z kilkoma nazwiskami. Mirek Sowiński, Antoni Cylwik to były dwie postacie, które budziły respekt chyba przed każdym. Oni nie musieli nic mówić, wystarczy, że spojrzeli i to był jasny przekaz. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Mirkiem Sowińskim? No niestety to było dawno. Już jako student przyjeżdżałem też wielokrotnie na mecze. Zawsze Mirek miał chwilę czasu, żeby poświęcić ją mnie na rozmowę, ale tak jak mówię, to trochę czasu minęło. Wspomniałeś też o tym, że Mirek był trenerem. Mirek miał tutaj swój rocznik, pracował z młodzieżą, ale też nie zapominajmy, że wszystkie geny piłkarskie, bramkarskie i talent Paweł, syn Mirka, odziedziczył też po tacie. Szkoda troszeczkę, że nie poszedł do końca, nie wytrwał w tej przygodzie z piłką, ale predyspozycje miał naprawdę bardzo, bardzo duże, talent ogromny. Pamiętam też Pawła, bo Paweł był chłopakiem rocznika 89. Jako bramkarza, który jeździł jako młody chłopak, zazwyczaj 2-3 lata starsi z nim grali na turniejach, ale Paweł zawsze przywoził statuetki najlepszego bramkarza i był wyróżniającą się postacią u wielu naszych drużyn, w których grał. Trenerze, rozmawiamy dzisiaj o legendarnym bramkarzu, niestety już nieżyjącym, Jagiellonii Białystok, Mirosławie Sowińskim. Jest to człowiek, który nie pochodzi stąd, który nie pochodzi z Białegostoku, przyjechał tutaj, ale można powiedzieć, został przyjęty i z czasem, można powiedzieć, stał się takim jak nasz. No tak, przyszedł nas ze Śląska, Sząbierek, Bytom, i wsiąkł Białystok w Podlasie, tak można powiedzieć. To był świetny bramkarz, wspaniały człowiek. Wszyscy go lubili, podziwiali, jak i broni, jak i na boisku, jak i poza boiskiem. No trochę pograł w Jagiellonii, trochę pograł. Najlepsze czasy właśnie, gdzie Jagiellonia zaczęła się przebijać, no to była z Mirka udziałem. Stworzył też piękne małżeństwo sportowe, bo ożenił się z Haliną, koszykarką Włókniarza wtedy. No to było takie małżeństwo, no super, super. Tylko mogę wszystko powiedzieć pozytywnie o Mirku. Niezwykle pracowity, nigdy nie powiedział, że jest zmęczony czy tam niedysponowany. Zawsze był gotowy do najcięższej pracy, tak mogę to powiedzieć. Wtedy był to transfer, można powiedzieć, oceniany jako wzmocnienie. Sząbierki były jednak zespołem grającym w pierwszej czołowy, lidze. Tak, tak. Jagiellonia trochę balansowała między drugą a trzecią ligą. Jak ten pamięta jego początki tutaj w ogóle w Białymstoku? Jak jeżeli się nie mylę, to go ściągnął Grzegorz Bielatowicz. Komponował się w naszej środowisku bardzo szybko i skutecznie. No był numer jeden bramkarzem przez wiele lat, można tak powiedzieć. No szkoda, że tak szybko odszedł, no ale to już nie, no takie życie. No. Pochodził ze Śląska. Mówi się, że ludzie ze Śląska mają taki dosyć specyficzny charakter. Dało się wyczuć to jego właśnie to jego pochodzenie śląskie? Potwierdził to w 100%. Twardy charakter, niezwykle pracowity, charakterny, no kumpel i w drużynie, i poza. No super człowiek, tak mogę to powiedzieć. Trener prowadził Mirosława Sowińskiego przez kilka lat, pracując w Jagiellonii jako pierwszy szkoleniowiec. Sprawiał jakiekolwiek problemy w cudzysłowie wychowawcze? No nie, tak jak powiedziałem wcześniej, był bardzo pracowity, nawet często tam na karne się zakładaliśmy, że ja mu w prawy ruch miałem strzelać. No na 5 tak, 4, czasami 3 trafiamy, a resztę bronił, ale mówiliśmy, no, Mirek w tym ruch, gdzie boczną siatkę. No mówię, niezwykła pozytywna postać w Jagiellonii. Na ile istotna, z punktu widzenia trenera, nawet jako szkoleniowca, była to postać dla trzymania w ryzach całej drużyny, bo słyszałem, że był to też bardzo charyzmatyczna postać i on, i Antek Cylwik, którzy trzymali mocno całą szatnię w ryzach. Potwierdzam to współpracę. Antek jako kapitan i Mirek, no to taka była, jeżeli coś było nie tak, chociaż rzadko, no to zawsze trzeba było czy Mirka, czy Antka, a reszta już, jak coś się mówi, nie trzeba było nawet zwracać uwagi.
bo oni byli taką no, osią tej drużyny. Mirosław Sowiński przeszedł drogę w Jagiellonii od, można powiedzieć, trzeciej ligi aż do finału Pucharu Polski. Tak. Po świetnym meczu zresztą. No, do dzisiaj wszyscy ci, co oglądali, czy to pamiętają ten mecz, no, to był na bardzo dobrym poziomie. Także dużo bramek, jak to się mówi, no to bramka solo gry. No ale ten mecz na pewno na długo pozostanie w historii Jagiellonii. To było takie przebicie tej Jagiellonii na wyższy poziom nawet, bo taki to był bodziec, że można i z Legią powalczyć, która Legia kogo chciała brała z Polski. No wiadomo, to była jaka to drużyna. No. Widzieliśmy, co robili w Pucharach Europy nawet. No. Z Feyenoordem półfinał, jak się nie mylę, tak w takim błocie. No Mirek, czy warunki, czy błoto, czy deszcz, czy śnieg, to zawsze był gotowy do pracy. Na 100% dodam, nie że tam się migał czy coś, nie. To był praca to praca, żart to żart, tak to wyglądało Mirka. O tym, że był piłkarzem, można powiedzieć dzisiaj w pełni profesjonalnym, który bardzo profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków, że praca, jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, jest czas na zabawę, jest czas na żarty. Jakim był trenerem? No myślę, że potrafił przekazać to, co umie, a to doświadczenie najbardziej. Wyciąga te niuanse bramkarskie, a to jest najtrudniejsze. Tego książka nie nauczy, tylko właśnie doświadczenie Mirka o tym decydowało. I przypomnę, że on w reprezentacji drugiej, pamiętam, do Hiszpanii poleciał z reprezentacji jako reprezentant Polski w drugim zespole Polski. Także to była no, wybitna postać na te czasy. Pana zdaniem jedna z najwybitniejszych postaci w historii Jagiellonii? Na pewno tak. Jeszcze raz powtórzę, szkoda, że tak szybko odszedł od nas. Wielki żal. No ale niestety tak to wygląda. Rozmawiamy z panią Barbarą Oleńską-Sowińską, córką członka Galerii Sław Jagiellonii Białystok, Mirosława Sowińskiego. Pani Barbaro, jakie to uczucie, że pani tata znalazł się w tym gronie? Mówiąc szczerze, po części spodziewaliśmy się tego, tak, bo tato jest postacią, która przez dłuższy okres była czołowym zawodnikiem, tak, zespołu Jagiellonii. Tworzyła człon Jagiellonii tej z lat 80., która wywalczyła pierwszy awans do pierwszej ligi. Fajnie. Bardzo to miłe, że po tylu latach tak naprawdę, które minęły od tamtych czasów, jeszcze ludzie pamiętają, tak, że był ktoś taki jak Mirek Sowiński. O tym, że Mirosław Sowiński był wybitnym bramkarzem, to akurat nie podlega najmniejszej dyskusji. Jak wy w domu, pani zapewne wtedy była jeszcze małą dziewczynką, jak wy w domu to odbieraliście? Jak wy do tego podchodziliście, no, mając w domu idola ówczesnego Białegostoku? Jeśli chodzi o tatę jako osobę, to on nigdy się nie zachowywał, jako, że tak ujmę to, jako gwiazdę. Tak? To był po prostu tato, to był człowiek, na którym zawsze można było polegać, który zawsze służył nam radą, który nigdy nie starał się negować tego, co robimy, tylko zawsze prowadził nas za rękę, mówił, że będziemy się uczyć na swoich błędach, tylko żebyśmy tych błędów więcej nie popełniali. No i tak naprawdę on, jak również i mama, tak, która była zawodniczką włókniarza Białystok, gdzieś tam wprowadzali nas w ten sport od strony jako rodziców. Brat Paweł został gdzieś tam takiego zaszczepiony bakcyl do piłki, tak? Bo Paweł też był bramkarzem. My z siostrą byłyśmy koszykarkami z racji tego, że wiadomo, tak, w tamtych czasach jeszcze nie było kobiecej piłki nożnej w Białymstoku. No i przede wszystkim ja postrzegam tatę jako człowieka bardzo ciepłego, życzliwego, choć mało wylewnego. Tato nigdy nie okazywał jakichś tam uczuć, ale właśnie zawsze mogliśmy na nim polegać. Tak? A jeżeli chodzi o to, że był takim zawodnikiem i cieszył się taką dużym szacunkiem wśród ludzi, tak, na mieście, to się faktycznie odczuwało, bo ja pamiętam jeszcze, mimo tego, że byłam małą dziewczynką, że jak Jagiellonia rozgrywała mecze w Białymstoku, to było tak naprawdę wielkie święto. Tak? To najczęściej były to niedziele. Poznawali i mamy, i nas, i widzieli tak, że to są dzieci, że to jest rodzina Mirka Sowińskiego. Zatrzymywali się, gdzieś tam były takie rozmowy. Na stadionie panowała atmosfera
takiego właśnie święta i było naprawdę, było super i szkoda, że tak naprawdę te czasy trochę się różnią od tych obecnych na stadionie, bo też chodzę na mecze, zabieram syna i sama kibicuję Jagiellonii. No i takiej atmosfery, jak była wtedy, niestety nie ma teraz na stadionie. Czy tato wprowadzał was jako swoje dzieci, pani siostrę czy pani brata w ogóle w meandrę tamtejszej drużyny? Czy spotykaliście się chociażby, nie wiem, z Sylwikiem, z Bajerami? Czy mieliście okazję ich poznać jeszcze będąc dziećmi? Tak, tak. To był taki okres, zresztą ja tak naprawdę mówię, oni stanowili nie tyle drużynę i zespół, tylko oni byli taką jak jedna wielka rodzina, tak? To byli kumple, którzy zawsze mogli na siebie liczyć, którzy wystarczyło, to bo wiadomo, to były czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, nie każdy miał telefon stacjonarny w domu, ale gdzieś tam się skrzykiwali i zawsze, jeżeli trzeba było komuś pomóc, ja to się śmieję, nawet tak wnieść meble do mieszkania, to stawiała się cała ekipa i oni zawsze byli murem ze sobą. Były takie momenty, mam bardzo dużo zdjęć z tamtych czasów, były takie momenty, gdzie chłopaki jeździ na ogniska do lasu. Wśród niektórych kibiców ponoć słynne ogniska. Ja je pamiętam trochę z innej strony, bo to były też ogniska z rodzinami, gdzie naprawdę my byliśmy jako dzieci, tak, były żony zawodników. Oni też się spotykali na takich różnych dancingach. Też jest bardzo dużo zdjęć, które gdzieś tam właśnie przyglądaliśmy. I oni właśnie oprócz tego, że byli drużyną, byli też taką fajną rodziną, gdzie każdy za każdym naprawdę poszedłby w ogień i tam nie było, że ten jest lepszy, ten jest gorszy. Oni stawiali się zawsze na równi, tak? Wiele osób, które wspominają świętej pamięci już Mirosława Sowińskiego, mówią, że to była bardzo charyzmatyczna postać. Osoba, która nie musiała wiele mówić, a w zasadzie trener Karalus dzisiaj powiedział, że jak miał jakikolwiek problem, to dwie osoby, Sowiński, Sylwik, jedno hasło, temat załatwiony od razu. Czy taką dyscyplinę również stosował wobec was, jako wobec swoich dzieci? Ja zawsze powtarzam, mój tato był Ślązakiem, tak? On pochodził z Piekar Śląskich i tam te cechy takiego charyzmatycznego człowieka, czasami wręcz, który gdzieś tam rodzinę trzyma twardą ręką, to tato te cechy właśnie wyciągnął i faktycznie to był taki człowiek, na którego zawsze można było liczyć. Nieważne, co się działo, czy to był środek nocy, czy jakaś sytuacja, gdzie trzeba było jechać ileś tam kilometrów, tato tak zawsze. No i faktem też nawet we wspomnieniach mamy obecnie, pan Sylwik, to był taki chyba najbardziej, najlepszy przyjaciel, który był najbardziej zżyty z tatem, tak, jako zawodnik. I też po raz kolejny podeprę się zdjęciami. Na bardzo wielu zdjęciach właśnie tato jest z panem Sylwikiem. Są to nawet takie zdjęcia z boiska, gdzie się wycierają jednym ręcznikiem, tak? Gdzie stoją obok siebie, gdzie się uśmiechają. Jest fantastyczne zdjęcie, gdzie tato czy na barkach tak trzyma małego Bajerka i są uśmiechnięci. Dlatego mówię, to są niesamowite wspomnienia. No i fajnie, że taki człowiek ma, tak? Pani wspominała, że wchodząc na stadion, wy jako dzieci Mirosława Sowińskiego, ale również z państwa mamą, byliście zaczepiani przez kibiców. O, zobaczcie, to rodzina Sowińskiego. Jak wyście to odbierali osobiście? Ja tak naprawdę wtedy byłam bardzo małą dziewczynką, więcej może w tym temacie powiedziałaby siostra, ale z tego, co ja pamiętam, to było takie... To nie były jakieś takie zaczepki, o zobacz, to Sowińscy idą, tylko to było takie bardzo sympatyczne i na zasadzie takiego, że super, że Sowa dzisiaj pewnie znowu w bramce tak sprosta i będzie dobrze. I zawsze było takie śmianie się, już jak Paweł, chociaż jak Paweł się urodził, to już tato był u schyłku swojej kariery. Zawsze się śmieli, że rośnie następca, tak? Że fajnie, że się pojawią, no bo wiadomo, były dwie córki, które na pewno by nie stanęły między słupkami. Ale jak się urodził właśnie Paweł, to też właśnie mówiono, że rośnie następca. Wiele osób mówi o Mirosławie Sowińskim, że był bardzo ciepłą osobą, zresztą pani też to potwierdziła. Ja przyznam szczerze, patrząc czy na zdjęcia, czy nawet na archiwalne nagrania wideo, mówi się o pewnych osobach, że to jest osoba jednego wyrazu twarzy. Faktycznie sprawia wrażenie osoby bardzo poważnej, może wiecznie zamyślonej. Czy ten wyraz twarzy był bardzo mylący, czy faktycznie on był taką osobą?
był osobą bardzo stonowaną. On tak naprawdę wyrażał emocje w sytuacjach skrajnych, typu pogrzeb bądź ślub, tak, takie radosne, bądź najbardziej chyba szczęśliwy był, jak się pojawiły te dwie pierwsze wnuczki. Czyli Patrycja, która jest najstarszą tak naprawdę wnuczką, i Gabrysia, one są w bardzo podobnym wieku, bo różni je tylko pół roku. Ale już wtedy tato, jak dziewczyny zaczęły chodzić, tak, to chodził taki dumny i faktycznie wtedy jego wyraz twarzy się bardzo zmienił, tak? I on był takim dziadkiem na pełnym etacie, który ze swoimi wnuczkami poszedłby na koniec świata i skoczyłby w ogień. I chyba dopiero jak stał się dziadkiem, to ten wyraz twarzy się zmienił, tak? I przede wszystkim jego oczy, ale my jako dzieci, na pewno i siostra, i brat to potwierdzą, że faktycznie tato był takim człowiekiem jednego wyrazu twarzy, ale nigdy nie było tak, że jeżeli nas pocieszał, przytulał i radził, to była taka rozmowa i jego gestykulacja, które wykazywały nam, że my mamy wsparcie w 100% od niego. I wiedzieliśmy, tak, kiedy tato jest srogi, bo czegoś wymaga, a kiedy to jest naprawdę taki tato, który nam pomaga. Częściej wymagał, czy częściej pomagał? Różnie. To zależało też od sytuacji, od tego, jacy my byliśmy, tak? Ale tak jak powiedziałam na wstępie, nigdy nie było tak, że tato starał nam się układać życie. Zawsze wychodził z takiego założenia, że my tego życia się uczymy. Kiedyś na pewno też sami założymy swoje rodziny i będziemy sami chować swoje dzieci, tak? Ale zawsze... Zawsze było tak, że jeżeli trzeba, to krzyknął, a jak nie było trzeba, to rozmawiał. Chociaż zdarzały się sytuacje nawet takie, że kiedy trzeba było krzyczeć, to krzyczała mama, a tato był tą stroną bardziej stonowaną i mówił, że nie, to nie jest sytuacja wymagająca krzyku, tylko rozmowy. I myślę, że to też właśnie takie typowe cechy ślązackie, które gdzieś tam wykazywał, które zawsze w nim tkwiły, bo on... Mimo tego, że nie spodziewał się nigdy, że zostanie tutaj na stałe, i zawsze to powtarzał, że ja myślałem, że to 2-3 lata w Białymstoku, wrócę sobie na Śląsk, a tak naprawdę przyjechał tutaj w 77 roku, 3 stycznia 78 był pierwszy trening w Jagiellonii, no i został, tak, został do swojej śmierci tak naprawdę tutaj. No właśnie, nazwisko Sowiński w Białymstoku bardzo popularne. Czy czuliście w związku z tym, nie wiem, może jakieś dodatkowe, w cudzysłowie powiem, fory, a może wręcz odwrotnie, większe wymagania, że skoro wy jesteście od Sowińskiego, to od was należy wymagać więcej? Ja powiem tak, ja byłam zawodniczką jednocześnie trenującą koszykówkę, a ze względu na to, że uczyłam się w szkole, gdzie była piłka ręczna, zresztą ukochany sport mego taty, poza piłką nożną. Były takie sytuacje, gdzie gdzieś tam zdobywałam jakieś takie osiągnięcia i wręczając mi nagrody, czasami padało coś takiego, że to jest córka Mirka Sowińskiego. I ja zawsze sobie gdzieś tam uważałam, kurczę, no dobra, no jestem tą córką, ale też sama na swoje osiągnięcia pracowałam. Tak samo wychodzę z założenia, że tato sam zapracował na swoje nazwisko i nam się nie należą żadne profity ze względu na to, że my jesteśmy dziećmi Sowińskiego, tak? Chociaż mówiąc szczerze, fajnie, gdzieś tam na stadionie jesteśmy, tak? Mój syn, wnuk taty, tak? Zakłada koszulkę, którą tato dostał już też po śmierci jako zawodnik wyróżniony z nazwiskiem Sowiński, z numerem 1. I gdzieś tam stoimy sobie na stadionie i kibice mówią między sobą, ej, zobacz, on ma koszulkę Sowińskiego, ciekawo kto to, tak? I właśnie Kacper zawsze do mnie mówi, mamo, jednak pamiętają dziadka. Ja mówię, widzisz, zawsze ci to powtarzałam, że dziadek gdzieś tam zawsze to przymyka. I fajne to jest, ale ja mówię, nigdy chyba, przynajmniej ja nie korzystałam z tego, że jestem córką Mirka Sowińskiego. Wspominała pani, że pochodzicie ze sportowej rodziny. Czy osobiście czuliście taką presję, że i wy musicie zostać sportowcami? No bo wasza mama grała w koszykówkę, tata był wybitnym bramkarzem. Czy była taka presja? Mówiła pani, co prawda, że tata nie układał wam życia po swojemu, ale czy wy wewnętrznie czuliście taką presję?
Ja myślę, że chyba my się urodziliśmy w takich czasach, gdzie właśnie piłka nożna w Białymstoku świętowała jakieś tam sukcesy, ten sport w bardzo fajnym sposób się odradzał, tak? Wtedy i włókniarki Białystok też miały swoje sukcesy. Mama pracowała już potem jako taki zwykły pracownik w klubie we Włókniarzu. No i my chodząc jako dzieci albo na halę Jagiellonii, albo na halę właśnie Włókniarzy, już wtedy na Antoniukowskiej, gdzieś tam trzeba było coś robić, czymś się zająć. No i ja gdzieś tam w taki sposób wsiąknęłam w tą koszykówkę, tak? Bo się rzucało i moim pierwszym trenerem był pan Paulauskas. I to tak głównie przez niego, bo ja byłam najmłodszą zawodniczką, bo zaczęłam jako sześciolatka ogólnie uprawianie sportu. Ale rodzice, ani mama, ani tato nie kładli na nas presji, chociaż mama zawsze miała do mnie wielkie pretensje, że rzuciłam koszykówkę dla piłki ręcznej. A tato zawsze powtarzał, dobrze zrobiłaś. I tak to było. Ale nie odczuwaliśmy takiej presji, żeby być tak, że Paweł musi być tym bramkarzem, czy tam piłkarzem, a ja muszę grać tak samo siostra. I nie, nigdy tak nie było. Takim momentem, można powiedzieć takim newralgicznym, w cudzysłowie użyję takiego stwierdzenia, dla wielu sportowców jest to przejście na drugą stronę rzeki, zakończenie kariery. Wiemy, że pani tato już pod koniec kariery zmagał się z kontuzjami. Jak to wyglądało prywatnie, kiedy on wracał i znowu kolejna kontuzja i znowu uraz i znowu nie mogę grać, a wiadomo, że piłka nożna to jest to, co on po prostu kochał. To tak naprawdę pierwszej kontuzji, takiej najbardziej poważnej, która się najbardziej za nim ciągnęła, tak? Czyli ten urosł łokotki w kołanie, był zanim tato trafił w ogóle do Jagiellonii, bo on się nabawił tej kontuzji na obozie chyba we Francji i on ogólnie po kontuzji trafił do Jagiellonii tutaj. No i było tak, że tato po zakończeniu swojej kariery nie wyobrażał sobie życia bez piłki. Go gdzieś tam zawsze ciągnęło w tą stronę, zaczął szkolić też młodzież. Był też i asystentem tak pierwszego trenera, przez jakiś tam czas też prowadził. Ale chyba takim najgorszym momentem było to, że gdzieś tam poszedł już w drugą w ogóle stronę od piłki, gdzie przestał być i trenerem, chociaż cały czas prowadził swoje notatki po jakimś tam meczu, nieważne czy Jagiellonia była w czwartej lidze, czy to było, czy gdzieś tam stopniowo wyżej się unosiła. I właśnie tato też był takim człowiekiem, że on wiecznie coś notował, jak coś trzeba było, brał swój kajet i zapisywał. I myślę, że ta miłość do piłki gdzieś tam to pozostało do ostatnich chwil z nim i że ciężko było na pewno przełknąć, bo tato kończąc karierę długo się ogólnie zanosiło na to, że będzie kończył karierę, ale on bardzo chciał grać i to tak się przeciągało. Nasz się skończyło tą porażką z Zagłębiem Sosnowiec i to była taka decyzja już wtedy, że chyba czas najwyższy, żeby zakończyć. Pani wspominała, że tata cały czas prowadził notatki, nawet kiedy Jagiellonia, no tak mówiąc trochę eufemistycznie, błąkała się po kartofliskach czwartoligowych. Jak wtedy tata reagował? Czy widać było po nim jakieś takie, jak to nazwać, czy rozgorzenie to złe słowo, rozczarowanie, że to, na co on tak ciężko pracował, współbudując drużynę od trzeciej do pierwszej ligi, nagle zostało brutalnie rozwalone i drużyna wróciła tam, gdzie nie było jej, nie wiem, kilkadziesiąt lat. Tata kiedyś powiedział takie słowa, że czasami trzeba upaść nisko, żeby się podnieść, tak? I że kiedyś na pewno przyjdą znowu czasy dobrej piłki w Białymstoku, tylko że nie można budować czegoś, jeżeli nie ma zaplecza. I tak naprawdę to był czas, kiedy Jagiellonia żadnego zaplecza nie miała, tak? Bo to było jedno boisko na Jurowieckiej. Hala, która wiadomo jak wyglądała, tak? I to chyba było takim największą bolączką Jagiellonii, wydaje mi się. I tato właśnie też żałował, że kluby, które gdzieś tam są wyżej w tych ligach w Polsce, mają zaplecza, mają sponsorów, którzy gdzieś tam budowali te kluby, a Jagiellonia była gdzieś tam przez jakiś czas pozostawiona sama sobie, tak? Byli zawodnicy perspektywistyczni, bo ja też chodziłam w tym czasie na mecze i fajnie to wyglądało, tak? A że były spadki, ale jak widać faktycznie tato miał wtedy rację, tak? Że trzeba upaść, żeby potem coś budować. Pani tato jeszcze żył, był świadkiem ponownego powrotu Jagiellonii do
ekstraklasy. Jak on wtedy to przeżywał? To były już czasy, tak naprawdę ty już nie ma 12 lat z nami i to był taki okres, gdzie tato już zaczynał chorować, ale to był taki moment dla niego bardzo chyba osobisty też. I ze względu na człowieka, ale chyba też zawodnika, że przyszedł w końcu ten czas, gdzie Jagiellonia znowu jest na topie, tak? Gdzie znowu kibice zaczynają chodzić na mecze, gdzie to nie są gdzieś tam kibicowskie burdy, co i też się zdarzało na meczach Jagiellonii, ale że właśnie Białystok znowu zaczyna żyć piłką, że to się znowu gdzieś tam rodzi, gdzie jest fajny klimat i myślę, że fajnie, że jeżeli się pożegnał tak z nami, no to że w tym dobrym czasie dla Jagiellonii, że też o tyle fajnie było, że doczekał tych lepszych czasów. Teraz już powiedzmy trochę sobie pogdybamy. Pani uważa, że dzisiaj tata byłby dumny z Jagiellonii, patrząc na to, gdzie jest dzisiaj klub? Ma medale, ma Puchar Polski, ma Super Puchar. No wiadomo, tak, już wszyscy na niego patrzą, już nie jako Kopciuszka, tylko jako ligowego potentata. O, wydaje mi się, że bardzo. Że to by było takie spełnienie marzeń. I mi się wydaje też, że chyba i chłopaków, którzy żyją, tak, że Mariusz Lisowski, Darek Czekier czy pan Sylwik to sami powiedzieli, tak, że są dumni z zespołu, który jest teraz. Chociaż ja chodząc na mecze i patrząc trochę na takich zawodników, pamiętając to, co było kiedyś, to szkoda mi tego, że chyba w zespole nie panuje taki duch, jak był kiedyś, że to chyba też i widać na boisku, bo ja pamiętam mecze, gdzie oni naprawdę byli, gryźli trawę, zostawiali serducho, full zdrowia, a tutaj czasami jest, że gramy naprawdę na 100% i przychodzi taki moment, że z zawodników schodzi powietrze i gdzieś tam ono jest na stadionie, ale nie w zawodnikach, tak? I że chyba tego im brakuje, tym piłkarzom obecnym z tamtego zespołu, ale na pewno byłby dumny. Mhm. To jeszcze zapytam o takie wspomnienie. Największy sukces pani taty bez wątpienia. Olsztyn, 89 rok. Wiadomo, porażka, no ale z niebyle kim. Wiadomo, no wtedy to Legia Warszawa, która później jeszcze to postraszyła samą Barcelonę. Czy tata rozmawiał kiedyś z wami przy was o tamtym meczu? Jeszcze wracał do niego czasami pamięcią? Mimo tego, że to był w tamtych czasach największy sukces Jagiellonii, tak? Ten awans do finału Pucharu Polski, ten mecz, ale dla taty to była osobista porażka. On ten mecz naprawdę bardzo długo przeżywał, gdzieś tam te wspomnienia też długo z nim były. I że chyba ten mecz był też takim zaczątkiem myślenia o końcu kariery. Że to był chyba ten pierwszy mecz, który dał mu do myślenia. I jest też gdzieś tam wywiad nawet na internecie i też padło podobne pytanie, tylko że wtedy do taty, tato powiedział to samo, tak, to jest moja osobista wielka porażka. I szkoda, bo mecz był bardzo fajny, tak, do tej pory zresztą uznawany za jeden z lepszych finałów Pucharu Polski. No stało się, jak się stało, tak. To jest piłka, to jest sport, wiadomo, różnie się kończy, ale jak wiadomo, była najsilniejszą drużyną w Polsce wtedy. Mhm. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.